No cóż, Kirumi Tojo. Nie skipuj. Ja tu muszę czasami klikać, żeby mi się nie wyłączyło. Dobra. I to tyle. Ej, a dostałem. Ej, nieźle. Patrzcie, a. Tutaj akurat B, a. Ej, w większości dostawałem B albo C. Tak mi się wydaje. Tutaj A. To znaczy, że mi dobrze poszło. No cóż. Mogę być z siebie zadowolony. Jest dobrze. Zagłosowaliście. Dobrze. Mordercą Ryomy Hoshi jest Kirumi Tojo, ostateczna pokojówka. Brawo, brawo. No cóż, udało nam się tu przetrwać. Nic w tym nie ma. Nie ma w tym nic dobrego. Dlaczego to miała być Kirumi? No właśnie, dlaczego to ona musiała być? To było niespodziewane. Cóż, jak długo nas okłamywałaś? Nigdy nie mówisz, że nie jest moją matką? Ona kurwa nigdy nie była twoją matką. Kirumi, powiedz, czemu? Jak mogłaś kogoś zabić? No, ludzie są tak samolubnymi stworzeniami. Dlatego właśnie nienawidzę ludzi. Nigdy nie wybaczę ludziom. Nie, ludzie są bardzo mili. Zamknij mordę. No Miu na przykład bardzo miła, nie? Czy to było wszystko kłamstwem? Nie, myślę, że Kirumi zależy na nas. Czemu tak myślisz? Kirumi, czy jesteś wkurzona przez tych ludzi, co są dla ciebie ważni? Chodzi ci o ten motyw, który oglądała? Nie masz nic do powiedzenia? Nie, po prostu jestem pogubiona. Jeśli powiem wam, dlaczego to zrobiłam, pożałowalibyście to, co właśnie zrobiliście. Co? Proszę, powiedz nam. Okej. Żadnych kłamstw. Lepiej nam powiedz całą prawdę.
Dobrze, rozumiem. Mieliście rację. Zabiłam Ryomę przez to, że widziałam swój motyw. Tak, myślałem. Więc oglądałaś. Okej. Okay. Co było na tym filmiku? Opowiesz nam. Czyli Kirumi dostała swój motyw, który miała dostać. Czyli jej nie zamienili motywu. To jest ciekawe. Czyli ona miała swój motyw od samego początku? Na to by wyglądało. Ale jeśli... Nie. Ale to by się później... To by się nie pokrywało. Bo jeśli ona miała też swój motyw, to oznacza, że ktoś jeszcze miał swój motyw. A to oznacza... Na przykład Kokichi mógł mieć też swój motyw. Nie wiem dlaczego. Jak to jest... To jest niemożliwe. Monokuma, o co chodzi? Właśnie, miałem o to zapytać, bo mnie to zastanawiało od jakiegoś czasu. O co chodzi? Okej, czyli on nie wie. O co wam chodzi z tym, że filmiki były zamienione? O co w ogóle z tym chodzi? Nie gry głupiego. Że przecież to ty podmieniłeś motywy. Nie, nie podmieniłem. No to monokapsy kurwa źle rozdały. To jest wina monofani. Wszystko rozdawała nie patrząc na nazwy. Ja nie wiedziałam. Monotaro też miał sprawdzać nazwy. Ale nie pamiętam, żebym rozdawał filmiki. To była moja wina. Co? Przepraszam. Powinien być bardziej ostrożny. Nie, Monodam. To nie twoja wina. To wszystko twoja wina. Też przepraszam. Chyba się nie zrozumiałem. Chyba coś źle zrozumiałem. Okej. Okay. Thank goodness, dobra, czyli się nie złości. No, dobra. Nie wiem, mam wrażenie, że podmienili motywy, to trochę sprawiło, że ta sprawa się stała bardziej ciekawa. Tak mam wrażenie, na przykład Kokichi mógł bardziej pomieszać, albo nie wiem, dla Monokumy to mogło być ciekawsze, oglądając jak my się kłócimy, że ty miałeś ten motyw, ty miałeś od tego motyw. Co było na twoim filmiku? No miałaś nam wszystko powiedzieć. Dlaczego nie obejrzymy tego?
Szybko pośpieszmy się, zanim tata się znów znudzi. Dobra, szybko, bo Monokuma się może szybko znudzić. I będzie szybka egzekucja. Okej, Kirumi... Okej. Kirumi to żamo, to video. Też podobnie jak... Wstęp wygląda podobnie jak od Kaito. Kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Jakie to jest ładne! Kirumi Tojo, ostateczna pokojówka. No, wszystkie requesty spełnia i tak dalej. What? Prime Minister ją zaprosił jako klient. Co jest? Prime Minister had a request of utmost importance. He requested that she use her talent as the ultimate maid to serve her country. Czyli miała służyć kraju. He asked Kirumi służyć Japonii. Make this country great again. Czy to jest nawiązanie do czegoś? Dobra, nie będziemy wchodzić w politykę, nie? No one suspected that the prime minister's new secretary was secretly running the country. No cóż. And over time, she became the de facto prime minister. De facto prime minister. Okej. Okay. From impending doom. Co? Tylko ona mogła ocalić kraj przed zagładą? Yes, the future of the country rests entirely on her capable shoulders. Okay. But Kirumi is up to the task, for she only accepts requests that only she can fulfill. Okay, może ona ona akceptuje tylko requesty, które może spełnić. She is driven by the belief that her citizens are the most important people in her life. Czyli mieszkańcy miasta są dla niej najważniejsi w jej życiu. Oh, and okay. Now we're on the subject of those important people. An unfortunate event will soon befall those vermin and sheeple. Co tu się wydarzyło? Okej. Okay. Ja nie będę wiedzieć, co tu na miniaturkę wstawić, nie? To jest niemożliwe. Co do chuja, minister? O kurde. Czy to filmik jest prawdą? To jest... Okej. What? What? Jakie to jest dobre! Dobra. As the ultimate maid, I have advised politicians many times in the past. Czy ona chroniła Japonię? Nieźle. Okej.
To znaczy, że już wszyscy umrą, bo ona nie udało jej się wydostać? Ach, o Jezus. Że Kibo, talent Kibo to jest udawanie człowieka, a tak naprawdę jest bezdusznym robotem. Jakie niemiłe. Nie udaje. Się uczę. Widzę. Powodzenia, I guess. Imponujący talent Kirumi. Czyli Kirumi jest prime ministerem. Kurde. Ja nie wiem, co tu się dzieje teraz. Dlaczego nie pamiętam? Straciliśmy wspomnienia. Czy to nie jest Ultimate Hunt, ostateczne polowanie? Może to ma jakieś powiązanie z ostatecznym polowaniem. Czym w ogóle jest ostateczne polowanie? Pierwszy raz Rantaro o tym wspomniał. End wall. Ściana końca. Musiałem uratować najważniejszych ludzi w moim życiu. Musiałem uratować mieszkańców tego kraju. No cóż. Dlatego musiałam uciec. Czyli postawiłaś nasze życie na ten, no. Chciałaś poświęcić nas, żeby uratować jakiś tam innych, żeby uratować kraj ogólnie. O Jezus. Co powinniśmy zrobić? Czy to oznacza, że kraj zostanie zniszczony? Co my zrobiliśmy? Czy co Monokuma w ogóle planuje, by zrobić z resztą, no, resztą ludzkości? Wiesz, ile ludzi tutaj mieszka w tym kraju? 100 milionów. Niedźwiedzie nie kłamią. Niedźwiedzie nie kłamią. Ja jestem tutaj, no, szefem, powiedzmy, szefem tego świata. Nic nie jest ponad moje możliwości. Ja jestem najpotężniejszym. Okej. Okay. Takie aroganckie. To 100% kłamstwo. Co jest takie zabawne? Zachowujcie się, jakbyście nie mogli w to uwierzyć.
Ale wciąż jesteście przerażeni. Jeśli w to nie wierzycie, to się boicie bez powodu. Dlaczego ludzie kłamią? Dlaczego ludzie są jedynymi zwierzętami, które kłamią? Zamknij mordę, to jest poważne. Czyli już nie rozmawiacie o Kirumi? Więc może rozmawiajmy o Ryomie. Ryoma, właśnie, co z nim? On był łatwy do zabicia. Aha, łatwy do zabicia. Aha, czyli miał tam jakąś metodę, że nawet Gonta go nie mógł złapać. A on nie miał powodu do życia. Ej, racja, on był załamany, on się pewnie już nawet nie bronił. Jak zobaczył, że zostaje zaatakowany i jak się topił. Nie, ale myślę, że w ostatnim momencie, jak go topiła w tej umywalce, myślę, że jednak instynkt przetrwania zrobił swoje i jednak mu zależało na tym, żeby jednak przeżyć. Dlatego się wiercił i pozostawił tam jakieś ślady. Okej. Okay. Co on odpowiedział? Ty masz powód do życia. To jest przeciwieństwo do mnie. Więc jest okej. Okay. Jeśli masz powód do życia, twoje życie jest wartościowe. Okej. Okej. At that moment, my determination solidified. A person like him would have noticed my bloodthirst emanating. He already knew. On wiedział, no. Uderzyła go i... Jep, go nie było. No cóż. Trudno. Czyli on wiedział, że zostanie zabity. Czyli to przez... Czy to przez Miu on nie chciał żyć? Ale nie, on już wcześniej nie chciał. On już wcześniej nie miał powodu do życia, więc... Nie powiedziałbym, że to jest przez Miu, kurde. Powiedziałem przez Miu, przez Maki znaczy się, bo ona miała jego motyw. O co ci chodzi? Widziałaś jego motyw? Okej. Nie wiem, czy to przez Maki. Nie, raczej nie. Chcesz się zamienić? Ale nie pokazujmy tego sobie. Jeśli to ktoś ważny dla mnie,
Chciałbym to naprawdę zobaczyć. Okej. Okej, chcę to zobaczyć. Może to mi po prostu da motywację do życia. Aha. Więc szukał motywacji do życia. Nie do zabicia kogoś. Czyli myślę, że w tamtym momencie, jak Kirumi go zabiła, on miał motyw do życia, ale jej po prostu tak jej powiedział, żeby nie było, że coś mu się zmieniło, bo on wcześniej tak mówił, że nie ma powodu do życia i to by było dziwne, gdyby nagle mu się to zmieniło. I już bym mogła się domyślić, że widział motyw. I jeszcze motyw od Riony. Let's go! Dobra, kto jest najważniejszą osobą w twoim życiu? Co? To jest dla Ryoma Hoshi, ostatecznego tenisisty. Okej. Okay. Okej. Niefortunnie nie ma nikogo na świecie, kto by był na ciebie ważny. I'm so sorry. Really, I am. You have my deepest sympathies. Przepraszam, tak bardzo mi przykro. Sorry. 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 Przepraszam. Co? Aha, dobra, czyli to go dobiło. Czyli on szukał powodu do życia, a Monokuma dał mu tak naprawdę, no, przeciwność. Czyli nie znalazł wcale motywu do życia. Czyli jednak nie kłamał. Znaczy on się po prostu poddał. No, możecie mnie obwiniać za to, że go zabiłam. Zrobiłam to dla dobra kraju. No dobra. Musiałam ratować te wszystkie życia mężczyzn, kobiet, dzieci, starszych. Chciałam przeżyć. Nie wyszło. No cóż, zabójcza gra kontynuuje. Kontynuuje. No cóż. A tak to by się zakończyło. Ona by uratowała kraj. No cóż, teraz jeszcze więcej ludzi umrze. Nice! Kirumi powinna żyć, nie Gonta. Świat ją potrzebuje. Też o tym pomyślałem.
Ale pomyślałem, że życie Kirumi jest o wiele bardziej. No, jest o wiele bardziej więcej warte od mojego życia. No cóż, możemy się z nią pożegnać. Kurde, że to się tak skończyło. Niby rozumiem, dlaczego to zrobiła, ale mogła nam wytłumaczyć to wcześniej, to może byśmy sobie to przemyśleli, nie? Aż nam nie wytłumaczyła. Mogliśmy podjąć świadomą decyzję, gdyby nam powiedziała, o co chodzi. A nam nie powiedziała. Więc... tak jakby nasza decyzja była nieświadoma. Nie, ale Shuichi, nie byłeś już... Shuichi wcale nie był w błędzie. No dobrze, odgadł mordercę. Twoje życie nie należy tylko do ciebie. Jest też twoich rodziców, no, dziadków, przyjaciół, sąsiadów. To nie jest coś, o czym decydujesz i co możesz tak po prostu porzucić. Musisz iść naprzód i powiedzieć, chcę żyć. Aha. Ten idiota znowu się odzywa. Cóż, masz rację, on serio jest idiotą. Ale ma rację. Znowu go wyzywam od idioty, no. A tu Adam idiot. Znowu. Mordy, mówiłem, żebyście przestali mnie nazywać idiotą. Może ta głupia przemowa to właśnie to, co potrzebowaliśmy usłyszeć. Myślicie, że ktoś tak zdesperowany o życie by się poddał tak łatwo jak... tak jak ten? Oczywiście, że nie. Pewnie się nie poddała. Okej. Co? Ale Monokuma by nigdy nie pozwolił na to, żeby morderca przeżył. Więc... okej. Jestem większym kretynem, jakiego spotkałam. Aha. Próbowałaś... ten... oszukać Gontę? I oszukać wszystkich? To prawda, muszę przeżyć. Okej. No...
No nie mogę, nie mogę umrzeć. No nie, to już po, jest już po. Monokuma nie odpuści egzekucji, to jest jego ulubiony element tej zabawy. Więc wciąż się nie chcesz poddać. Więc co chcesz zrobić? Chcę żyć. Muszę przeżyć. Nieważne. Co? Okej. Zrobię wszystko, wszystko, żeby przeżyć. Ucieka! Powaliło ją! Co jest? Nie wierzę. Ja też nie wiedzę. Ja nie wierzę w to, co widzę. Ucieka w stronę wyjścia. Muszę uciec. Nie umrę tutaj. Nie ma mowy, żebym cię stąd wypuścił. Jak się rozjuszyła. Jezus, ona mi daje teraz vibe Celestii, nie? Przez cały czas taka elegancka i taka opanowana. A tutaj taka spanikowana i w ogóle nie przypomina w ogóle samą siebie. This is creepy, nie? Bo to jest obraz, którego nie znamy. Nie znamy jej z, jakby z tej strony. Uciekaj, uciekaj, Kirumi. Proszę, uciekaj. Proszę, pośpiesz się. Uciekaj. Tak jak mówiłam, nie wypuszczę jej. Proszę, uciekaj. Nie udaj się. Nie umrę w tym miejscu. Okej. Przygotowałem specjalną karę dla Kirumi Tojo ostatecznej pokojówki. Dla mojego kraju, dla moich ludzi. Ten Monokuma. Punishment time! Co to jest? To wygląda jakby jakiś chory psychiczny człowiek to narysował. Jezus. Dobra. Game over. Nie skipuj. Dobra. Żeby się nie wyłączyło. Strano w agonii. Co się dzieje? No nie, no kurna. Rzucają w nią czymś. Aha. Zajebista ucieczka. Oła. Dobra, stop, 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 stop. Oła. I co? Światło? A tu? Co? Jaki skam? W jaki sposób ten obraz się świecił? Ten obrazek?
dupnął go pod nią. Au. Ten obraz. Au. To musiało być bardzo bolesne. Mam wrażenie, że właśnie ujrzałem jedną z najbardziej bolesnych egzekucji. I nie jestem pewny, czy egzekucja Kirumi była bardziej ekstremalna niż od Kaede. Od Kaede też była okropna. Tutaj ta egzekucja to jest coś strasznego. I dlaczego ty mały zielony ciulu? Dlaczego tego żółtego wyjebałeś? Dlaczego Monodam? Dlaczego zabiłeś Monosuke? Jeśli musicie wymiotować, to... Monosuke nie był inny od Monokida. Przeszkadzał nam w tym, żebyśmy się dogadali. Aha. Nie potrzebujemy go. Mam wrażenie, nie potrzebujemy go. Nasza trójka musi się dogadać. What? I will not forgive that. Co? Akademia należy do nas. Era monokapsów. Teraz się zaczyna. O co chodzi z tym gościem? On jest jakiś dziwny. Jak śmiecie się mi sprzeciwstawiać? Co? Ale są tacy słodcy. Nie wiem, pojebany gość. Nie byłbym taki pewny. Co to jest za sprite? Kościół. Czy on właśnie eksplodował? Monokuma właśnie wyleciał w powietrze. Nieźle. Nawet Kirumi została tak brutalnie zamordowana. Nie chcę, żeby... Nie, to jest... Przestań kłamać. Tobie się to podoba. Cześć, też tak skończymy. Po prostu zakończmy tą zabójczą grę. Mieliśmy to zakończyć. Co z tymi drzwiami w bibliotece? Już tam nie chodzimy, a powinniśmy. W pierwszym chapterze próbowaliśmy znaleźć mistrza gry. A teraz? Teraz mamy wyjebane. A tym bardziej powinniśmy się tym przejmować. Okay. Hey, hey.
No cóż, chyba to jest już chyba koniec, nie? Kukichi nawet nam nie pokazuje swoich. Nie, nie ma sensu teraz patrzeć na te filmiki. No co powiedziała Kirumi? Okej, to nie brzmi jak kłamstwo. Czyli był, może tam był flashback light, czyli światło wspomnień. No może Kirumi sobie właśnie przypomniała. Czyli każdy z nas ma motyw do zabicia. Ostatnie momenty Kirumi zmieniły mój poglądy. Chyba nie. Dobra, więc zakończył się druga klasowa rozprawa, drugi chapter. Okej. O, i wyszliśmy. Powinniśmy wrócić i odpocząć. No cóż, straciliśmy właśnie w sumie dwójkę przyjaciół, więc fajnie, już czwórki nie ma. Zajebiście, dobrze, dobrze idzie. Gwiazdy są inne. Nie są takie, do których Gonta przywykł. Co? Dobra, wracajmy już. Okej. Czekajcie chwilę. Muszę wam o czymś powiedzieć. Co ty chcesz, ty mały pachuru? Wysłuchajcie mnie, co mam wam do powiedzenia. Okej. Więc co ty chcesz? Jest gorszy kłamca ode mnie w tej grupie. Kłamca gorszy od ciebie? I mówię o Maki. Co?
Co Maki kłamie? Pamiętacie klasową rozprawę? Blackmail. Co? Czyli powiedział coś w stylu: jeśli mi nie pokażesz mojego motywu, pokażę wszystkim, kim naprawdę jesteś. Czyli Ryoma wiedział coś o Maki, czego ona nie chce, żebyśmy wiedzieli. Jej prawdziwa tożsamość. Jej prawdziwa tożsamość. Dlatego pewnie nas nie chciała wpuścić do swojego research labu, bo tam byśmy odkryli jej prawdziwą tożsamość. Znałem prawdziwą tożsamość Maki przez ten cały czas. O kurde się zdenerwowała. Okej, nie, no była za dużo akcji jak na jeden. Oh shit. Ej, dobrze, teraz tylko mocniej ściśnij i wyciśnij z niego soki, nie? Dobra, już jest po rozprawie dawno, więc powiedzmy, że na razie to zakończymy. Co prawda drugi chapter jeszcze trwa, bo to jest, wiadomo, epilog tego chapteru, czyli końcówka. Konkluzja, tu piszę. Konkluzja klasowej rozprawy. Ale myślę, że zakończymy to na tym. To mi się podoba. To jest dobry koniec. Więc od tego zaczniemy w kolejnym odcinku. To będzie dobre. Wow. Nie jestem pewny, czy to będzie znów jeden odcinek, czy to będą dwie odcinki. Jak to będzie naprawdę zbyt długie, to ja w takim razie musiałbym po prostu podzielić to, że poprzedni odcinek był z przywitaniem, bez zakończenia. Ten był bez przywitania, z zakończeniem. No bo inaczej nie dałoby się. Nie dałoby się, bo bym... To po prostu byłoby zbyt długie. No miejmy nadzieję, że ponad 2 godziny to akurat nie będzie trwać. Miejmy taką nadzieję. Dobra. Jak na razie to tyle. Trzeba tutaj pozbierać myśli. I prawdziwa tożsamość Maki. No cóż, to jest ciekawe. Myślę, że to może być jak prawdziwa tożsamość, jak Toko. Toko miała jakby rozdwojenie jaźni. Była też tam Genocide Jill. Kto tam jeszcze miał jakąś drugą tożsamość? Kurde, nie pamiętam. Chyba poza tym nikt, chociaż nie wiem, czy... Nie, chyba nikt. Jak ktoś jeszcze miał, a nie pamiętam, to może napisać. Akurat nie przypominam. Ale na pewno tak było z... No, z Toko. Z Toko Fukawa, która była Genocide Jack. No, nie wiem. Może okaże się, że Maki ma rozdwojenie jaźni. A może nie. No, przekonamy się. W kolejnym odcinku. Chyba w kolejnym odcinku. Dobra, to siema, trzymajcie się, cześć. It's all that remains of a once powerful nation.
now, you're on the threshold of an amazing adventure. Showtime.